Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla was grę Don Pachi. Don Pachi. Gra jest, o ile dobrze tutaj spojrzałem, firmy Atlus. Z 93 roku, o ile dobrze mówię. Zaraz zobaczymy może tutaj datę wydania. Jeżeli się pojawi. Atlus, tak, z 95 roku. O, 95 rok, czyli gra dosyć taka, powiedzmy, no, świeża. Większość gier to były lata 82 do 90, a tutaj no... O, no i widać, no, grafika odpowiednia też jest na odpowiednim poziomie w tej demonstracji, jak widzimy. No dobra, to co by czasu nie tracić, wrzucamy kredyty. Trzy kredyciki na początek. No i lecimy z grą. Aha. No dobra. Czekajcie, o co tu? Come on. Aha, czyli tu sobie wybieram. No dobra. Dobra, niech będzie tak. Wing leader to base. Wing leader to base. Commencing operation. First stop, enemy outpost. Let's see what you got. Aha, czyli możemy tutaj walić seriami. Widzicie, no ja tej gry jeszcze nie znam. Także trochę mi pewnie zajdzie na początek, za czym ją opanuję. Bo pierwszy raz w nią gram tutaj, nagrywając ten materiał. No ale chyba nie najgorzej. Aha, czyli jeżeli walę seriami, to w tym momencie już wiem, o co chodzi. Jeżeli walę seriami, to w tym momencie niestety zwalniam. I tu muszę to połapać, dobra. O! Continue. Dobra. O! Dobrze, chociaż że kontynuacja jest od momentu, w którym żeśmy się zatrzymali, a nie od początku jakiejś tam sekwencji. Bo to by było straszne, jak dla mnie. Nie lubię tego właśnie, że w niektórych grach jest sytuacja taka, że... o, widzicie? Rozwalili mnie. Że mimo, żeśmy coś tam przeszli, to od początku musimy daną planszę, słuchajcie, zaliczać. No ale co zrobić? Tak czasami bywa. O! Nie udaje mi się coś tu złapać. No właśnie, bo jak strzelam tą serią, tym laserem, czy tam jak, to w tym momencie, no niestety... O! Jakiś warning. Niestety, albo granie, albo czytanie. Ojej, jaki tu grat pocisków. Tak, nie wiem, ile mam statków na jednym życiu, słuchajcie. Chyba trzy tylko. No ale cóż. O, nie po mnie. No dobra. O! No continue, continue. O! Mimo już, słuchajcie, walę tym laserem, to jednak nie chroni mnie to w żaden sposób. Dobra. Wyczyszczona pierwsza strefa jakaś tam. No gierka wydaje mi się ciekawa. I to zarówno pod względem graficznym, jak i dźwiękowym. Fajnie zrobiona. Patrz, jak fajnie są zrobione tutaj ten laser, którym strzelamy. Bardzo mi się to podoba. Także no. A... Dobra. No. No niestety. A, nie mam już kredytów, dobra.
5 kredytów jeszcze. Lecimy. Ładnie ten laser jest zrobiony, powiem wam. Podoba mi się. W tych grach nowszych już jednak niestety, znaczy niestety, no stety, pewne rzeczy dopracowali i... No i fajnie to się prezentuje, naprawdę fajnie. Masakra się odbywa, patrzcie. O, trzeba trochę tego pozłapać. I przecież... Jest continue. Nie będzie tym, że lecimy, naparzamy. Wow. Warning, coś tam, coś tam. O! Rozwalili mnie. Dobra. No niestety tym razem też nie poszło. No, no ciężko się przez to przebić, powiem wam. Tu nie ma niestety żadnych bomb, żadnego niczego. No. Udało się tym razem. Uff. Druga jakaś tam strefa wyczyszczona. Obszar. No dobra. Co, już nie mam? O nie, dobra, 10. A, nie mam 10. Dobra. Chciałem 10 żetonów wrzucić, a okazało się, że jest 9, więc... Więc zrobimy tak. Dobrze, ładnie. Lubię, słuchajcie, mówię, takie strzelanki, w których można kontynuować i kontynuacja jest, tak jak powiedziałem wcześniej, od momentu, w którym się straciło życie. Bo wtedy zachęca to gracza do tego, żeby faktycznie wydał tą kasę i faktycznie kontynuował. A tak, jeżeli ktoś sobie pomyśli, o, mam jeszcze od początku, jeszcze raz to samo przechodzić, co przed chwilą przechodziłem, to najczęściej rezygnuje. Więc to jest dobrze, uważam, pomyślane pod względem, no nazwijmy to, marketingowym. Nie wiem, jak to nazwać. Po to, żeby człowiek został przy tej grze i tam kolejne moneciki wrzucać. Trzeba było, bo... Bo inaczej szkoda, że tak powiem, zaprzepaścić tego, co żeśmy do tej pory przeszli. No i tak to działa w tym moim przypadku również. To oczywiście wrzucam wirtualne monety, bo to jest emulator tylko. Ale no swego czasu, patrząc no, na
ówczesne, że tak powiem, czasy, ten 95 rok, kiedy to ta gra ujrzała światło dzienne, no to jednak było ciężko, żeby troszeczkę dłużej sobie w nią pograć, bo niestety, no, życia jest tyle, ile jest, niewiele, a tutaj widzicie, jednak to wymagało, o, chwilę się pograło i już kolejny żetonik trzeba było wrzucać, kolejną monetę. Ale gra fajna. Fajna graficzka jest, bardzo mi się ona podoba. Napiszcie w komentarzach, jak wy tą grę widzicie. Bo naprawdę tutaj twórcy włożyli sporo pracy, żeby to taką produkcję stworzyć. Także pełny szacun dla nich. A weźmy sobie tym razem tam na przykład, dobra. No chociaż nie wiem, czy ma to znaczenie, który statek weźmiemy tak naprawdę. O, walka końcowa. No właśnie, please continue. I to please continue wymagało wrzucenia monecika, monetki, no. Kolejnej monety i to niestety szło. Można było się zorientować dopiero, jak portfel był pusty. Ale gra była warta, bo tego, co sobie prezentuje, bo no ładnie się faktycznie tutaj, ładnie to wszystko wygląda. A weźmy sobie ten teraz, dobra. Pierdziumanie, jak to się mówi. O, takiego lasera to żeśmy jeszcze nie mieli. Patrzcie, jak ładnie naparza. Chociaż powiem wam, że jakoś ja nie widzę tego zwiększenia mocy. Mimo już łapie te. O. Ciężko, ciężko. Dobra. Lecimy tym samym. O. No nareszcie. Wróg pokonany. Ładnie. O, już nie ładnie. Trzy kredyty zostały, dobra. Zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. O! I patrzcie, kurczę, tylko jeden pocisk wystarczy, który mnie chyba poceluje, trafi. I wtedy już niestety tracę życia. Widzicie? Czyli w tą grę było naprawdę bardzo ciężko stosunkowo daleko dojść, no ale ona zachęcała tym, że była właśnie taka fajna graficzka, no efekty dźwiękowe też niczego sobie. Dobra, niech będzie to co było. O, widzicie, jeden pocisk i dziękujemy Państwu i po statku moim. No.
Ludzie musieli sporo kasy na tym tracić. Ostatni kredyt. Ostatni kredycik. Jak daleko uda mi się dojść? Czy zwyciężę, czy nie zwyciężę? No nie zwyciężyłem tym razem. Trzeba walić seriami, nie pierdzielić się, słuchajcie, no. I co mi to dało? Też niewiele. No i nie mamy już więcej monet. Także na tym kończymy, słuchajcie, grę. Zobaczymy, czy będzie tylko wpis. A to się za chwilę okaże. Czekamy na wpis. Ma 55 489 punktów. Nie wiem, od ilu jest wpis. Ale może akurat się załapie. Jest wpis, czy nie ma wpisu? Jak mówicie? O, nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Ojejku, no szkoda, że nie ma wpisu. Mówi się trudno, żyje się dalej. To tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, jeżeli macie tą grę, to powiedzcie, jak wam idzie. A póki co, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dzięki, że żeście dotrwali do końca. I do następnego spotkania. Cześć!